bierzcie sobie, co tam potrzebujecie. Boże! No, po ludzku. Tutaj mówię, tu macie buraki i ten. I jest seler. Powolutku, dla każdego starczy. Kto dzisiaj przychodzi i staje w kolejce? Ludzie, którzy są głodni. Jest na tyle, każdy dostanie, słuchajcie. Bierzcie sobie, ile tam potrzeba. Przychodzą ludzie, którzy nam mówią, że od 3 dni nic nie jedli. To jest straszne. Dla mnie na gołąbki, proszę. Na gołąbki już tam, na gołąbki. Proszę. Proszę bardzo. Życie w Polsce jest bardzo drogie. Ludzi po prostu nie stać. Nie stać na podstawowe produkty. Potrafią wyszarpać sobie mięso w kolejce. Potrafią sobie wyszarpać bułki. Wrocław. 5 razy w tygodniu po żywność w tej kolejce ustawia się po kilkaset osób. W większości przypadków to są normalni ludzie, jak my wszyscy, tak? Gdzieś po prostu mają podobną sytuację, stracili pracę. Matki mają małe dzieci, muszą być w domu, pracują tylko mężowie, a przez to wszystko, co się teraz dzieje, przez cały ten wzrost cen wszystkiego, żywność, opłaty za prąd, za gaz, to wszystko wzrosło i ludzie po prostu z jednej pensji sobie nie radzą. Czy stanęłaś w tej kolejce? Tak, stanęłam. Wstydziłam się. Był to dla mnie taka forma, może brzydko to nazwę, upokorzenia w pewnym sensie, tak? Ale wiedziałam, że nie robię tego tylko dla siebie, tylko dla dzieciaków, tak? Żeby nie byli głodni, żeby mieli się w co ubrać. Historię pani Anety pokazaliśmy 2 lata temu. Wtedy razem z szefem fundacji Weź Pomóż, Janem Piątkiem, odwiedziliśmy z darami wielodzietną rodzinę pani Anety. Wówczas bez tej pomocy kobiecie byłoby bardzo trudno. Trzymajcie, zobacz, jakie masz fajne. Bardzo wam dziękujemy. A nie ma za co. Pomożemy, zawsze pomożemy. Chcieliśmy poprawić naszym dzieciakom warunki bytowe. Zaciągnęliśmy duży kredyt na zakup domu. Stary poniemiecki dom z 1913 roku, w którym trzeba zrobić wszystko od podstaw. Dom większy był potrzebny? Był potrzebny, bo mamy 8 dzieci i nas dwoje to jest 10 osób, a mieliśmy we Wrocławiu mieszkanie 48 metrów kwadratowych. Dlaczego zaczęło wam brakować pieniędzy? No, raty drastycznie wzrosły przez inflację. Mieliśmy kredytu 3600 zł, nagle zrobiło się 4700. To jest ogromna różnica przy tak licznej rodzinie, tak? Tym bardziej, że no ja musiałam zajmować się domem, malutkimi dziećmi i tylko mąż pracował. Dlatego znalazłam się w fundacji. Dziś pani Aneta postanowiła sama dołączyć do fundacji i też pomaga rodzinom w potrzebie. Dzisiaj gdzie jedziemy? Jedziemy do takiej malutkiej miejscowości Wyszkowice. Mieszka w niej młoda, fajna dziewczyna, która ma bardzo trudną sytuację, nazywa się Ola. I teraz wieziemy jej jedzonko, piękną pralkę, żeby się dziewczyna cieszyła, żeby te święta miały tą magiczną moc.